tym materiale wideo chciałem Wam zaprezentować ciekawą nowość, jaka do nas ostatnio dotarła. Jest to system EasyTrack, który zamienia nam zwykły laser krzyżowy, płaszczyznowy, liniowy, jak zwał, tak zwał, w urządzenie, które potrafi się obrócić, czy to za pomocą pilota, czy które posiada automatyczne wpasowanie za pomocą tego detektora, który ma ze sobą funkcję pilota. W skład zestawu wchodzi nam sama zmotoryzowana spodarka, która obraca naszym urządzeniem. Ten oto specjalny detektor, który tak naprawdę jest detektorem tradycyjnym do laserów liniowych z funkcją pilota. A to razem tworzy nam ciekawe połączenie, które w dalszej części filmu zobaczycie. Mamy też klasyczny pilot do obrotu samą spodarką. Mamy trzy prędkości, jedną, drugą, trzecią prędkość w prawo i to samo w lewo. Także możemy bez detektora precyzyjnie sobie obracać. Urządzenie przystosowane jest do pracy z urządzeniami 1,4 cala, 5/8 cala. My użyjemy sobie tego. Wiadomo, jeśli mamy detektor, no to w komplecie do detektora jest uchwyt. Paseczek do detektora, to sobie co niepotrzebne odłożymy. A ten cały zestaw mieści się w takiej fajnej torbie, w takim softbagu. Tak jak sam Geo 6X występuje w softbagu, tak tutaj podobnego softbaga mamy. Dobra, zaprezentuję Wam krótko, szybko i zwięźle, na czym polega działanie. Przykręcamy sobie ten adapterek do lasera. Mocujemy sobie na naszym traku. Zakręcamy. EasyTrack włączony, detektor włączony, włączamy laser, jeden poziom, no i oczywiście praca z detektorem. I teraz przykładowo mamy nasze logo i chciałbym, żeby linia lasera przebiegała na równi z literką L. Jeśli pracujemy w jedną osobę, normalnie musielibyśmy chodzić, próbować trafić i tak dalej, i to jest coś, co wielu z Was w niektórych zastosowaniach bardzo denerwuje. Tutaj mamy fajny automat, czyli ustawiamy sobie szczerbinkę detektora na równi z literką, tak jak chcemy, żeby przebiegało. Włączamy pilotem auto i wskazujemy kierunek. Laser nam błyskawicznie się obraca, po czym precyzyjnie dociąga nam linię w wybrane miejsce. No tutaj ja nie wybrałem idealnie krawędzi, ale jakby zasada jest pokazana, no i laser zostaje. Tutaj jest bardzo blisko, to jest coś, co trochę wprowadza chaosu, ale jeśli byśmy byli przy dłuższej celowej, jakby 5-7 metrów, no to raz, że system będzie bardziej precyzyjny, bo to wpasowanie się linii będzie dużo lepsze. No a dwa, tam bardzo mały obrót lasera powoduje bardzo duże przesunięcie linii, co jest bardzo, bardzo ciężkie do uzyskania w sposób manualny. Dlatego chciałem Wam zaprezentować ten system, że coś takiego istnieje, że coś takiego producenci na rynek wypuszczają. Jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, zadawajcie w komentarzach w miarę możliwości. Podrzucimy odpowiedzi, ewentualnie dogramy jakieś materiały związane z tym urządzeniem. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia. Cześć.